Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Ile razy myślałeś sobie, nie dam rady, nie skończę tego zadania, nie mam siły, od celu dzieliło Cię już bardzo niewiele. Jezus mówi dziś do Ciebie, do nas, wytrwajcie w miłości mojej. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał. Nie ma większej motywacji do działania, gdy się wie, że na końcu drogi czeka mnie coś wspaniałego. A jeszcze bardziej zbieram się w sobie, gdy wiem, ile ta droga mnie kosztuje wyrzeczeń, łez, nerwów, niepokoju, wątpliwości i załamań. Im więcej coś wkładam w siebie, tym bardziej to szanuję i doceniam. Tak jest ze wszystkim. Ze swoją pracą, ze swoimi marzeniami, z miłością do bliskiego człowieka. Ja po prostu chcę wiedzieć, że mój trud się opłacał i nie poszedł na marne. Jezus właśnie nam chce pokazać, że mimo licznych przeciwności nie ma się co poddawać, bo gdy pokonamy cały opór, doświadczymy wiecznego odpoczynku. Już o nic więcej się nie będzie trzeba starać, z niczym się męczyć. To piękna wizja naszej pracy. Romano Guardini pisał, źródło radości znajduje się w głębi wnętrza człowieka. Tam mieszka Bóg. Wtedy radość się rozszerza i nas rozświetla. Wszystko, co piękne, postrzegane jest całym blaskiem. Tego blasku wielokrotnie nam brakuje, bo wiele sytuacji zaciemnia obraz naszego życia. Chcemy się cieszyć, ale więcej się smucimy. Chcemy pracować, ale więcej czasu nam gdzieś bezpowrotnie ucieka, gdyż ciągle nie widzimy celu. Nie dostrzegamy tego blasku. Trwanie w Jezusie, w Bogu, dokonuje się przez wiarę i miłość. Ten, kto był niekochany, nie wie, czym jest prawdziwa miłość, chociaż ona jest w każdym z nas, ale nie została odkryta. Chcąc poznać jej prawdziwe oblicze, musimy przyjrzeć się uważnie życiu Jezusa. W każdy piątek Wielkiego Postu widzimy jej ostateczną wersję, gdy przyjmuje postać ofiary z siebie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję. Jak nam to obrazuje papież Franciszek, chrześcijańskie powołanie to trwać w miłości Boga. Relacja miłości między Nim a Ojcem jest relacją miłości między Nim a nami. Wezwanie do wytrwałości oznacza, by nie stracić tego, co Bóg nam daje. Właściwością Boga jest dawanie radości. Ten dar nie może pozostać bez odpowiedzi. On domaga się zewnętrznego świadectwa. Samo wytrwanie w przyjaźni z Bogiem to nie jest coś, na co ja muszę zapracować, ale jest utrzymaniem tej relacji, którą otrzymałem z miłości. Nie muszę na nią pracować czy zabiegać, a to dlatego, że Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi, a nie sługami. To sługa pracuje na swoje utrzymanie. Różnica między sługą a przyjacielem jest zasadnicza. Sługa ma dostęp do poleceń Pana, a przyjaciel do Niego samego. Każdy, kto przestrzega przykazania miłości, upodabnia się do Boga, bo postępuje tak, jak osoby boskie. Dlatego mamy dostęp do Niego samego. Ale ta przyjaźń to nie tylko przywilej, ale i zadanie, które wymaga od nas uczciwości i wierności. Gdy sługa zawodzi, otrzymuje karę, a gdy przyjaciel, to powoduje smutek. Dlatego wytrwajmy w miłości Boga. Z Panem Bogiem.